Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Pojawiają się słowa ważne, najważniejsze spotkanie dla Falubasu. Jaką dla Pana ma wagę ten mecz Falubasu z Włókniarzem Częstochowa? No każdy jest bardzo ważny. Nie ma meczy mniej lub bardziej ważny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, ja też stopą twardo po ziemi, że są te mecze z kategorii, które można powalczyć, a te, gdzie no gdzieś tam, podobnie jak w Lublinie, no nie oszukujmy się, nie jechaliśmy w roli drużyny, która gdzieś tam może się postawić bardzo mocno. Powalczyć tak, no ale jeszcze nie ten poziom jakby sportowy. No tak, jedziemy na was tych tutaj, brzydko mówiąc, śmieciach, przed własną publicznością. Warunki torowe wydaje mi się, że też będą jakoś takie bardzo znane dla drużyny. Handicap troszeczkę zawsze jest. Obie drużyny mają swoje jakieś tam większe lub mniejsze problemy. Myślę, że nie jest to drużyna, która jest zupełnie poza naszym zasięgiem. Także no, z automatu pojawia się gdzieś tam rozmyślanie i taka nadzieja, że można powalczyć o dobry wynik. Aczkolwiek no, ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie łatwe spotkanie. Jak Pan ocenia siłę Włókniarza? Bo właściwie jak się spojrzy na nazwiska, choćby ostatnią rundę Grand Prix, to wydaje się, że to jest bardzo mocna drużyna, nazwiska duże, natomiast są na ostatnim miejscu w tabeli. To jest zaskoczenie w ogóle dla Pana? Trochę tak, aczkolwiek to nie jest ich pozycja, jeśli chodzi w przełożeniu na poziom sportowy. Na tym miejscu nie będą długo. Na pewno dzisiaj Włókniarz jest zupełnie innym poziomie sportowym niż miesiąc temu. I akurat trafia już na nas, kiedy się rozjeździli. Zresztą bardziej no, samo to, że zawodnicy z drużyny częstochowskiej no, potrafią wygrywać rundy Grand Prix. Pozostali zawodnicy też są gdzieś tam, przebrnęli eliminację. Jest to mocna drużyna i na pewno miejsce w tabeli nie odzwierciedla ich poziomu sportowego, a ich to miejsce nie wytrwało zbyt długo. A mówił Pan, że obie drużyny mają swoje problemy. Jakie problemy ma Włókniarz? Może Pan tak od strony swojej zielonogórskiej spojrzeć na tę drużynę? Znaczy ma już teraz mniejsze, no bo wszyscy wiemy, że gdzieś tam jest zbyt dobrze w sezon wszedł Max Drabik, ale to jest zupełnie inny zawodnik już dzisiaj. No i tyle. Myślę, że para juniorów też jest nieobliczalna, jest w zasięgu jakby naszych juniorów, ale mówię, jeśli chodzi, nie skupiałbym się na ich miejscu w tabeli, bo ono nie jest jakby odzwierciedleniem ich poziomu sportowego, a to miejsce zbyt długo nie zagrzeją. Najszybszy problem Falubasu do rozwiązania w takim razie, proszę powiedzieć, jaki jest? Nie wiem. Najszybszy problem? Najszybszy w sensie, który trzeba najszybciej rozwiązać, patrząc na ostatni mecz chociażby. Nie w tych kategoriach będę mówił. Mamy do odjechania dobre, ważne zawody, jak oczywiście każde ligowe. Wierzę w to, że te problemy, które były w ostatnim meczu, gdzieś tam są oddalone i się nie potwierdzą. Czekamy na zawody. Zawodnicy ciężko pracują, jeździli po Europie. Z dobrym skutkiem. Wierzę w to, że potwierdzą to w meczu jutrzejszym. Tak jak Pan przewidywał w Lublinie, fachowcy, eksperci o Cużytku i Kwechu Cużytku w składzie rozmawiali. Pan stawia dalej na Jana Kwecha. Nie chcę z Panem polemizować, tylko chciałem zapytać wprost, czemu Pan stawia na niego w podstawowym składzie? A ilu mam zawodników w składzie? 7 czy 8? 8. No, dlatego jeździ 8, a wszystko jest możliwe. Jest taki skład podany, a nie inny. Nie wszyscy chyba do końca znają regulamin, a nie będę polemizował z kibicami. No dobra, ale czemu jedzie ten, a nie ten w podstawowym składzie właściwie? W składzie mam 8 zawodników, z każdego mogę skorzystać. Dziękuję. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo.